Witamy widzowie Was bardzo gorąco. Dzisiaj gościmy Sebastiana Fabieńskiego. Witam cię serdecznie. Cześć. Zanim zaczniemy, to jeszcze muszę widzom wspomnieć o jednej kwestii, a mianowicie, jeżeli nie macie konta na BetKlikoch, macie skończone 18 lat i chcielibyście typować gale takie jak Fame Reboard, na której zawalczy Seba oraz inne wydarzenia sportowe, to z kodem robimy Fame możecie otrzymać wówczas do 200 zł zwrotu. Mamy tę wspaniałą przyjemność rozmawiać na kilka godzin po wyjściu trailera do filmu, w którym grasz bardzo ważną rolę. Powstanie z 1863. Grasz rolę kapłana. Oglądałem ten trailer. Powiem ci, że naprawdę miałem ciarki. Miałem kęsią skórkę, poważnie. Miło. I zachęcił mnie do oglądania. Super. Yy, wzbudziło to we mnie nutkę yy, chęci poznania historii. Takiego patriotyzmu. Jak ty czułeś się tam na planie? Czujesz, że ten film da ci, da ci dużo? Bardzo ważny to był dla mnie film. Mm, duchowo. I przyszedł do mnie w bardzo trudnym momencie mojego życia. I akurat tak symbolicznie się wydarzyło, że w momencie, kiedy z każdej strony. Gdzieś czułem jakiś rodzaj Strzymał. niechęci odrzucenia. To w tym filmie grałem kogoś, kto jest na kompletnie drugim biegunie. Tak? Czyli człowieka, który był kochany. Najważniejszy. Tak. Który kochał, był kochany. E który się opiekował i którym się opiekowali. I między innymi z tych właśnie powodów ten film był dla mnie bardzo ważny, bo, bo te ciepłe emocje, których tak mało było w moim życiu, mogłem jakoś poczuć niestety w fikcyjnym, bo fikcyjnym, ale jednak świecie. Więc tak, i, i bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że, e, że ten zwiastun rezonuje. Bo nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby ten film e, zrobił trochę zamieszania, ale nie takiego in minus, tylko właśnie in plus. Bo wydaje mi się, że historia tego człowieka, czyli księdza generała Stanisława Brzozowskiego bardzo, bardzo, bardzo na to zasługuje. Niesamowita, niesamowita postać, niesamowity facet. Człowiek, który oddał życie. E, za wiarę, idee, za ludzi, za ojczyznę. Ja w szkole, przyznam Ci szczerze, nie uczyłem się o jego postaci, a widząc ten trailer, zauważyłem, że to jest naprawdę coś ważnego, więc od razu tak. pojawiło mi się coś takiego, dlaczego my się o tym nie uczyliśmy, skoro to jest no właśnie, tak właśnie. To jest legenda. To jest legendarna postać na Podlasiu. No bo tam głównie to się działo. On tam ma pomniki, miejsca niemalże kultu, gdzie niesamowite pomnik jego jest. Jeden z jest w środku lasu, w miejscu, gdzie był, gdzie się chował. Tam teraz to już jest teren w miarę utwardzony, ale wtedy, kiedy, kiedy on, kiedy powstanie było w toku. On się tam ukrywał. A to był teren bagienny. Wszędzie były bagna. I dlatego właśnie tam się ukrywał. I w miejscu tego właśnie ukrywania się jego, w środku lasu, naprawdę kawałek drogi, w głąb lasu, przyjeżdżamy z księdzem Maciejem Majkiem, który mnie oprowadzał trochę śladem, jego, czyli Stanisław Żółski, I kurczę, w środku lasu, nie pamiętam, która to była godzina, palą się znicze w normalny dzień tygodnia, więc ktoś musiał tam rano być, nawet nie jedna osoba musiała tam rano być, zapalić znicz i cały czas podtrzymywać jego pamięć, nie? Więc no pokazuje to ogromną wagę jego, tak. jego osoby. Premiera tak. już w styczniu, prawda? W tak, rocznicę 12, 12, tak, 12 tak. stycznia, w rocznicę tak, tak. No bodajże pięknie. 120, mhm. 121, jeśli dobrze liczę. 102, tak, no, tak, no bo w momencie, kiedy powstanie 100, 1863, 3, tak, no to dokładnie. Licząc, wychodzi 121. Cztery lata temu na kanale Legi Warszawa pojawiło się coś w stylu przesłuchania. Tam mnie urzekła jedna odpowiedź, mianowicie na pytanie co robisz w życiu? Odpowiedziałeś kłamie. To było cztery lata temu. Jak dzisiaj byś odpowiedział na to pytanie i jak w ogóle patrzysz na to z perspektywy czasu? Też kłamie. A pami pamiętasz pamiętasz. Nie sorry, nadal kłamie. Tak, tak, pamiętam. Nadal kłamie w niektórych aspektach. Mimo, że oczywiście to jest, wiesz, jakby w cudzysłowie, tak? to kłamanie, no bo nawet patrząc na film, ten na przykład, o którym mówimy, no to można powiedzieć, no jest to rola, tak? Jest to rola facet, to, że postać historyczna, no to nadal fikcyjna postać w sensie dla mnie. Jakby ja fikcję, czyli coś, co jest na papierze, wcielam w życie. Więc można powiedzieć, że kłamię. Natomiast emocje i to wszystko, co się dzieje też we mnie w trakcie, kiedy ja ten film robię, no to już nie jest kłamstwo. To jest bardzo serio. To kosztuje. Więc ja się poświęcam, chyba, wiesz, tak myślę. Jak zrobić taki się rachun na szali. rachunek sumienia, to wiesz, że się poświęca. Tak, tak, kładę się na szali. No w sensie jakoś tak wiesz. Moje życie często płonie. Ryzykuję. Robię zasadniczo to, co kocham. Może w kontekście fejmu nie bardzo, no bo nie kocham się bić, ale. Wszelkie znamiona jakichś artystycznych działań. Które mogę dostrzegać gdzieś, i których szukam w życiu, one są związane z ryzykiem. Mm -hmm. Więc dla mnie to jest jakiś taki pokarm. Swoją wypowiedź znakomicie wpisze się jeden cytat, który sobie wyciągnąłem z piosenki Dirty Dancing z 2020 A. roku, z singla. Jest coś takiego: Ten pieprzony stres zabija mnie codziennie razy 15. Muszę go mieć, dobrze, że jest. Czasem to mój jedyny napęd. I tu widzę ogromną analogię do, do tak. tego, kiedy sugerowałeś, że tak naprawdę jesteś uzależniony od oprawcy trochę, którym jest stres, ale, ale musisz tak. z nim być i pomaga ci też funkcjonować. Tak, absolutnie. No. Zawsze muszę mieć jakiegoś wroga. Też masz kawałek wyraz wróg z Rahimem, z tego co pamiętam. Tak, wróg, no tak. Bardzo tak, fajna tak. kawałek, bardzo fajna zwrotka Rahima, tak ogólnie. Tak, tak. No. Do Sebastiana dzwoni Sebastian. E, bo Sebastian też, bo Rachim też Sebastian. E, wiesz co, myślę, że ten wróg. Jest na szczęście wrogiem mobilizującym. Jest na szczęście wrogiem, który mnie pcha do przodu i pozwala przekraczać kolejne granice mhm. i pozwala konfrontować się ze słabościami. Bo na przykład mój udział w Fame jest jedną wielką konfrontacją. Głównie właśnie ze sobą. Bo to, że to, ta konfrontacja zmierza do konfrontacji z przeciwnikiem, to jest oczywiste. Natomiast to, co ja robię, to jest konfrontacja ze sobą. Ze swoimi właśnie demonami, lękami i wszystkim tym, co można ulokować właśnie w, w postaci wroga. Mm -hmm. Ty lubisz takie słowo in general, więc yy, bardzo mnie ciekawi, czy. No to w akurat w tym wywiadzie z wojewódzkim tak. akurat tak siadło. Aczkolwiek wiem, bo pamięta... ja tak na co dzień tego nie używam. <grym> no, Mniejsza, mniejsza. Ale tak in general, <grym uważasz, <grym że wychodzenie <grym> poza strefę komfortu pomaga, czy jednak. Yy, jest to duży dyskomfort dla kogoś? Jest to dyskomfort, ale ten dyskomfort prowadzi do często, gęsto bardzo pięknych rzeczy. Czyli nie uważasz, że to może być mocne obciążenie? Chyba, że to Może, może to widualnie. być mocne obciążenie, natomiast uważam, że życie jest na pewno jedno. Nie wchodząc w rozkminę na temat życia pozaziemskiego i wiecznego i tak dalej. Życie jest jedno tutaj. Więc jeżeli chcesz je spędzić trzymając się tego komfortu, nie ryzykować, nie kłaść na szali niczego. I cały czas dbać o to, żeby no, tak spokojnie, tak sobie żyć. To jest spoko. Dlaczego nie? Ja tak nie bardzo umiem. Natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, że, że ci wszyscy ludzie, którzy tak bardzo narzekają, na swoje życie, są sfrustrowani, mają w sobie bardzo dużo żółci, jakiejś takiej niechęci do innych. To są właśnie ludzie, którzy nie potrafią bądź nie potrafili nigdy wyjść z tej strefy komfortu i się zasiedzieli, i w związku z tym mają gorycz i wspomnianą właśnie frustrację że się nic nie dzieje w ich życiu. Więc wylewają ją na przykład w internecie. Tak? I to nie jest oczywiście... Ja to rozumiem jakoś. Nie? W sensie, że jak mogę komuś pocisnąć, to dlaczego nie? Natomiast jeżeli już chcesz, nie wiem, zazdrościć, tak? jeżeli już chcesz kogoś tak bardzo oceniać, krytykować i tak dalej, to spójrz na swoje życie. Nie? Co ty zaryzykowałeś? Czy ty coś zaryzykowałeś? Nie? W sensie nie mówię do ciebie. No rozumiem, rozumiem. Czy, czy coś zaryzykowałeś? A jak nie zaryzykowałeś? No to to dlaczego tak bardzo oceniasz i dlaczego sobie nadajesz prawo do krytykowania tego, który coś zaryzykował? Oczywiście, masz do tego prawo. Tak? Możesz to zrobić. Podobno jest wolność słowa. Z naciskiem na podobno. Więc to jest największy kłopot tak naprawdę. Nie? Właśnie, że, że to wychodzenie ze strefy komfortu jest często odbierane pejoratywnie i ludzie tak bardzo nie wiesz, jakby nie chcą tego zrobić, no bo się boją zmian, mhm. boją się ryzyka, boją się, że nie wyjdzie. Tak? Ja, gdybym się bał, że nie wyjdzie, to bym nie zdawał do szkoły teatralnej. Ja, gdybym się bał, że nie wyjdzie, to bym się nie zdecydował na walki w fejmie. Tak? W sensie wydaje mi się, że wiesz, że dzięki temu moje życie jest naprawdę pełne, pełne i sukcesów i porażek. No ale zaraz. Dlaczego porażka jest czymś złym? Dlaczego ludzie tak bardzo demonizują i tak bardzo pejoratywnie. Traktują w ogóle określenie porażka. Nie, porażka to jest etap. To jest, to jest krok. Tutaj analogię łatwo w sporcie można za, oczywiście no, zauważyć, nie bo nie, no, każda no, porażka porażek, oczywiście. To tak jak starzy górale mówią. Nie da się jak cię Nie da się się i nie nauczysz. Dokładnie. Więc wiesz, jakby dlaczego, dlaczego ci, którzy wychodzą właśnie poza tą strefę tego komfortu tak, i, i, i ryzykują, To dlaczego tak są brutalnie często oceniani nie za to, jak im nie wyjdzie? No nie wszystko musi w życiu wychodzić, tak? A wydaje mi się, że jeżeli na przykład mojemu synowi miałbym coś powiedzieć, a propos porażki, to mu to, to powiem, że życzę ci ich jak najwięcej. Ale nie dlatego, że mu źle życzę. Tylko jak dlatego, że tylko porażka ma w sobie siłę konstruktywną. Dla refleksji, dla, dla ducha, dla emocji. Bo jeżeli ni, ni, za przeproszeniem, nie wylądujesz glebą na, na Asfalcie. No to nie wiesz, co to znaczy wylądować twarzą mordą na asfalcie. Nie? Więc trudno jest wtedy docenić to, jak się jest. Wysoko, nie? najłatwiej to zobrazować powiedzeniem, dwa kroki w tył, żeby zrobić trzy w przód. Albo... No, no tak, no więc wiesz, więc ja tutaj, no, znaczy, wiesz, no tak jak powiedziałem, rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam to robią i się temu poddają i gdzieś nie potrafią sobie tego nawet nazwać do końca, tak? Nie potrafią nazwać, że a dobra, to jest mój problem z tym, że ja nie zaryzykowałem, i że ja jakby. Mam wrażenie, że moje życie jest porażką gdzieś głęboko i próbuję, wiesz, jakby atakować tych, którzy wychodzą i robią to, czego ja nie zrobiłem. No, rozumiem to, tak? Tylko myślę, że właśnie wyjść z zrób. To nawiązując do tematu, teraz ja delikatnie muszę wyjść bo poza strefę komfortu, bo jest jeden temat, w którym mogę Cię rozumieć, jak mało kto, Mianowicie chodzi tutaj o, o śmierć ojca. Przyznam, że sam dwa lata temu doznałem takiej straty, kiedy słuchałem Twoich słów w podcaście właśnie u Kuby Wojewódzkiego i Piotrka Kędzierskiego. Kiedy tam opisywałeś właśnie swoje doświadczenia typu: Na drugi dzień wiesz próbujesz zadzwonić, bo nie wiem, coś się zepsuło w aucie i nie znasz yy, przepisu, jak to naprawić, to dzwonisz do taty. Tutaj nagle jest pustka. Potrzebujesz męskiej porady, jest pustka. Tego nie da się opisać słowami. Yy. I moje pytanie brzmi, czy zgodzisz się ze mną z takim powiedzeniem, że czas nie leczy ran, ale uczy do nich przyzwyczajać? Przede wszystkim współczuję. też ja Myślę, że nie ciężko mi powiedzieć, czy czas leczy rany. Nie wiem, nie wiem, to jest, wiesz, to jest... Konfrontacja ze śmiercią w ogóle jest, jest, jest czymś, czego się... Na co się nie da przygotować na pewno. Nie, nie, absolutnie. Ten kres, ten koniec, ten... To, że po prostu tego człowieka nie ma. To jest, wiesz, to jest, to jest jakieś ab, abstrakcyjne wręcz. Nie? W no ja, sensie, ja... że mhm. zaraz, ale. No ja na przykład do dzisiaj się łapię, że wiesz, chcesz się czymś pochwalić, czy coś, no to a zadzwonię, no nie zadzwonię. Wiesz, co chodzi. No to jest. No, jeszcze moje życie też jakby bardzo oscylowało też wokół mojej relacji z ojcem, tak? W sensie, że ja ona była trudna i, i różna nazwijmy to. Natomiast no, bardzo dużo gdzieś mojej motywacji i mojego takiego napędu i parcia nawet wręcz na sukces. W czym nie ma nic złego zasadniczo. No dążenia do było, celu, może było, tak to nazwę. No, nazwijmy to tak. No. Chociaż wiesz, sukces jest tutaj istotnym słowem, bo de facto o niego trochę chodzi, tak? Jak osiągnąłeś no. jakiś sukces, to masz w ręku jakieś, jakąś wizytówkę, tak? Jakieś poczucie I, spełnienia nawet. Tak, i tą wizytówkę wręczasz na przykład swojemu ojcu. I twój ojciec ma na piśmie tak jak świadectwo mm -hmm. z czerwonym paskiem. Nie? To jest, to jest mój sukces, proszę bardzo. Więc w parciu na sukces nie ma niczego złego. Natomiast ważne jest to, żeby nie, nie po trupach nie iść. Tak? Ja tego nigdy nie robiłem i jakoś, jakoś mi się udaje. Wiem, że miałeś też o tyle ciężką sytuację, gdyż później w serialu Ultrafiolet przebrany za policjanta, musiałeś grać scenę przy, przy nieboszczyku. Jak mocno to wpłynęło? Tego samego dnia. Tego samego dnia? Tak, tego samego dnia, jak się dowiedziałem, że ojciec mi zmarł. Musiałem przyjść na plan i, i grać scenę nad nieboszczykiem właśnie. Traumatyczne przeżycie? No, abstrakcyjne, kolejne. Wiesz, jakby jednocześnie z Wiesz, dzieje się coś takiego w Twoim swoim życiu, a ty właśnie stoisz nad jakimś fikcyjnym trupem. Nie, nie możesz wziąć wolnego w ten dzień nad no nie, aktorem nie. też, prawda? Nie. I to jest, wiesz, no to są rzeczy, które można powiedzieć, że w ogólnym rozrachunku hartują, ale z drugiej strony wystawiają cię na taki rozjazd. No Jedno sobie poradzi, drugi sobie nie poradzi, prawda? Tak, no wiesz, biorąc pod uwagę to, ile ja przyjąłem. W przeciągu kilku hmm. ostatnich lat, też ile przyjąłem na klatę, wiesz, i hejtu, i strzałów ogólnie. I różnych, różnych tam strzałów, <kuh> no to jestem w szoku, nie? że jakby że się trzymam. Że się trzymam i, i że wiesz, jakoś, że potrafię się też trochę z tego śmiać. To pokazał też ostatni twój kawałek, który wypuściłeś. Tu byłem. tu byłem. Tu byłem. Gdzie widać takie spojrzenie bardziej z dystansem na to wszystko, co, co się tak. wydarzyło. Dwie ostatnie najmocniejsze afery związane z twoim nazwiskiem i widać tam właśnie już, że przejęcie przeszło troszkę w stronę ironii. Tak, no wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest najważniejsze, żeby umieć się z siebie śmiać, tak? Te, te sytuacje, które się wydarzyły w moim życiu, one były. Jedna i druga afera była. Dwie różne zupełnie. Natomiast. To było niestety w, w wielkim skrócie, tak. Jakby też pokłosie tego wszystkiego, co się działo ze mną po śmierci ojca. Ja dopiero teraz gdzieś mam wrażenie. Wracam do takiego do takiego położenia i do takiego stanu sprzed śmierci ojca. Nie? W sensie, że, że inaczej. Przybliżonego. Tak, inaczej już, wiesz, już nie ma we mnie tego wszystkiego tak, tak aktywnego, że po prostu, że jakby miałem wrażenie, że ja szedłem po destrukcję. Że się wystawiałem sam na strzał po to, żeby się zniszczyć. Nie wiem dlaczego. Tak? W sensie, żeby żeby po prostu, żeby moje życie wylądowało w takim, a nie innym położeniu. Żeby przyjąć wstyd, żeby tak po prostu, wiesz, naprawdę tą mordą po asfalcie wy wytrzeć. Wytrzeć. Nie, mhm. Jakby gdzieś. Nawet jakby nie przejechać, tylko ciągnąć. wytrzeć, prawda? Tak, tak, tak. Nie, w sensie, że. I w ogóle... I to najgorsze jest to, że to nie jest taka prawda o mnie. Nie, to jest prawda o tym okresie. Bo jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu i widzę to wszystko jakoś inaczej, to wiem, wiesz, w ogóle... Jak to się... Jak to się wydarzyło, że to się wydarzyło? Rozumiesz? W sensie... Po co wiesz? Jakby gdzie... Gdzie ja zabrnąłem w ogóle, w jakie rejony? Czyli że... dziwisz się sam sobie, gdzie ty byłeś te dwa, trzy lata temu? No tak, jestem, jestem patrząc na to teraz, dzisiaj, to myślę sobie, że to był jakiś. Totalny odlot. Jakiś, tak, jakiś, jakiś w ogóle nie, nie, nie wiem. Film science fiction. Tak, nie wiem czemu. Nie wiem czemu w ogóle wiesz, jakby też tak, a nie inaczej próbowałem. Ze wszystkimi jakoś wojować, wiesz. No, Stary, No mogę ci powiedzieć tak wiesz, brutalnie po, po prostu, tak szczerze. No, umarł mój największy wróg i a jednocześnie największy przyjaciel. Więc szukałem proga. Mhm. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie. I sam sobie, sam w sobie też. Tak? E, robiąc rzeczy na przekór sobie. A powie... te rzeczy, które ja, ja robiłem, one nie były w zgodzie ze mną. To były rzeczy w ogóle, jakieś, wiesz, totalnie na, na, na przekór w ogóle wszystkiemu, co mnie, co mnie konstytuuje w ogóle na tym świecie. Nie? Jakby, Możesz absurd. Jakby taką tezę potwierdzić, że nie panowałeś nad emocjami trochę i tymi złymi, i tymi dobrymi, i tą złością, i... I tym rozgoryczeniem i tą frustracją. Na pewno nie byłem świadom tego, co mną powoduje. To to na pewno. To nie byłem, nie byłem świadom. Nie wiedziałem tak naprawdę, wiesz. Jakby... Wykonywałem jakieś gesty, mówiłem rzeczy, robiłem rzeczy, które były jakimś... Był efekt odwrotny od... Jakiś efekt, jakiś afekt, W ogóle nie wiadomo, wiesz. Jakby... Z jakiego powodu, nie? Jakiś totalny kryzys tożsamościowy też w ogóle wiesz, w tym był, nie? Taki, kim ja teraz jestem bez tego ojca. A, a słuchaj, co ty czujesz, kiedy któryś raz już w którymś podcaście czy w którymś wywiadzie musisz o tym opowiadać? Czy ci to pomaga? E, takie rozpamiętywanie, analizowanie trochę tego, wyciąganie jakichś z każdą kolejną rozmową kolejnych wniosków? Czy raczej nie lubisz wałkować tematów? Wiesz co, no mam takie poczucie, że kurczę, skoro i tak już dużo ludzi, i tak już gdzieś tam te rzeczy w... były w obiegu publicznym, no to już jakby komentuję je. Tak? Natomiast na pewno podjąłem jakby bardzo ważne też decyzje odnośnie mojego w ogóle życia publicznego i tłumaczenia się z, z życia prywatnego, że po prostu już nie mam zamiaru. Nie? W sensie, że to, że ja mówię o czymś, co było. I tłumaczy o czymś, co mówi o czymś, co było, i tłumaczy się z czegoś, co było. To jest osobna historia, tak? Ja mówię o tym, co jest teraz. Mhm. Nie wchodzę w ogóle, wiesz, jakby. W, znaczy... w tego typu historie, po prostu stop, nie stop, bo naprawdę za daleko to zaszło, za daleko, za, za, za głęboko. Ludzie mogli wejść do mojego życia. Znaczy, z mojej perspektywy, to wygląda tak, że na przykład rzeczy, które teraz mówisz, takie głębsze, takie o radzeniu sobie przykładowo ze stratą, czy ze strzałami ze wszystkich stron. Warto mówić pod tym względem, że ktoś może mieć podobne, analogiczne sytuacje, może wyciągać z tego wnioski, i na swoim przykładzie możesz też pełnić taką misję, że nawet tymi. Szczerymi słowami możesz komuś pomóc? Nie czujesz takiej też? Ja to nazywam. Wiesz, no myślę, że w momencie, kiedy cała, całe, całe gdzieś tam, no, nie cała, ale duża część ludzi widziało mój upadek, to tym bardziej pomocne będzie, kiedy zobaczą, jak wstaje, Bo to dla nich po prostu jest inspirujące i motywujące. Tak? Bardzo dużo mam takich wiadomości, czy, czy ludzie podchodzą do mnie i mówią, że mm, że takiego wsparcia i myślę, że to jest też trochę tak, że, że oni tego potrzebują. Nie? Że oni właśnie po to chcą... sami cię też tak, chcą. że bo... oni po to chcą patrzeć na czyjś upadek. Oczywiście pokopią cię jak leżysz. Tak. To w ogóle wiesz, bez skrupułów. Bez skrupułów. Wyleją na ciebie wiadro pomy i zrobią z ciebie wiesz, kogoś, kim nie jesteś. Wylądujesz z 63 łatkami na ryju. W większości oczywiście nieprawdziwymi. A potem jakoś się do siebie zbliżą, jak zaczynasz wstawać i ci podają rękę. Zamiast. Sukces ma wiele ojców. Podają ci rękę nie? i ty myślisz, kurde, ale przed chwilą na mnie plułeś. o co tu chodzi? A, wiesz, bo ja plułem, bo tak no, wszyscy pluli, no to plułem. <grym> wiesz, A, bo tak... Mm, no w zasadzie nie nie wiem, wiesz, kurde, tak. No bo tak wszyscy, no to wiesz. I ty myślisz tak, a, no dobra, okej, okay, no spoko, no, rozumiem cię. Nie? W sensie wybaczone. Fajnie, że mi podajesz rękę, dziękuję, ale wstanę sam. Mhm. W sensie... Rozumiem analogię. Tak, i to, to też się ma w ogóle do mojej poprzedniej walki. Chciałem wstać sam. Nie chciałem żadnych noszy. No i mnie usadzili w tych noszach i wynieśli. To akurat wiem i też domyślam się, że będą one wykorzystane w jakiś sposób. Co, nosze? Mhm. Nie, to jest zamknięte, nie ma co do tego wracać. Nie? Bo nie, no. u, u Tomka Matysiaka na, na podcaście tam padło jakieś y, tajemnicze słowo, że być może wyjdziesz do klatki przy tych noszach czy coś tak? Przynajmniej ja sobie, tak, ja sobie tak wnioskowałem bo nie, tam zaśmiałeś się nie. na pytanie, czy, czy rozdział nie jest zamknięty, ale jak teraz mówisz, że zamykasz to Nie, no wiesz no. Przestrzeń y, kreacyjna Byłoby no, to śmieszne na pewno pr Przestrzeń kreacyjna na pewno jest moją ulubioną nie wiesz. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Natomiast nie chcę też spoilerować niczego, ale gwarantuję, że będzie zabawnie. 4 grudnia na pewno mm, mogą być kolejne memy. No. <grystanie> Wspomniałem o... 4, czyli na konferencji. Okej, okay, tak. Bo dziewiątego to. W zasadzie ten podcast wyjdzie po konferencji, więc my już, my już wiemy, co tam się stało. Aha. Przenosimy się w czasie. Aha, no to jeżeli B już dokładnie. wiecie, co tam się stało, no to, to mów inaczej, no to, to tak, to. <laughs> Jasne, jasne, wiemy no, co... Znaczy, no nie, no nie wiem, teraz jak, zmienia jak dużo, rzeczy. No. Nie wiem jak dużo możemy powiedzieć generalnie. No słuchaj, no jeżeli to naprawdę wychodzi po konferencji, no to wiesz, no to, to zmienia to bardzo dużo. No bo ja na konferencji wchodzę na noszach. Ja całą konferencję będę w tych noszach. <laughs> czyli dobrze, czyli, czyli jednak mnie nie... postawią na... Jak Hannibal Słuchajcie, widzowie, teraz słuchacie. Możecie się przenieść w czasie. Wywiad nagrywany przed konferencją, po konferencji i w trakcie konferencji w ogóle. Postawię mnie na noszach, w tym całym kołnierzu, rozumiesz? Będę stała. hostessa. Będę stała, albo stałem, tak. Zabawne. Nie, śmi śmieszne, zabawne. Domyśliłem się po ostatnim twoim podcaście, że coś w ten desyń może być. Myślałem, że do walki wyjdziesz na noszach. Nie, nie, na konferencję. Ale okej, konf. okej. Okay, okay. O samych walkach... Zresztą ci sami ludzie mnie... Wniosą. Którzy wynieśli. Którzy mnie wynieśli. Którzy cię wynieśli. Olegi, Wasza. Tak jakbym się trochę zaplątał gdzieś w przestrzeni. Ja też, mnie. tak Jak, w sumie... jakby, się, jakby mnie wynieśli z walki i wnieśli nie na konta. A w ogóle co to się dzieje, nie? No, ciekawe. Ja na, pe się... na pewno będzie śmiesznie i będą memy. Tak? Przeniosłeś się do epoki odrodzenia w tym czasie przejść. Tak, tak, tak. Byłem... O, gdzie ja byłem wtedy? Był... Co, co ja widziałem? Uu. O Legii w Warszawaniu przypadkowo na początku wspomniałem, bo wiem, że to jest tak naprawdę duża część twojego życia. Tak. Też to życie kibicowskie. I w ostatnim czasie bardzo mało się o tym mówiło, bo nigdzie nie mogłem znaleźć innego. Bo nie chodzę już na Legię. Bo się obraziłem. Się obraziłem trochę na piłkę nożną po, po śmierci ojca. Okej, okay, rozumiem. Nie bardzo, już tak jakoś nie wiem. Nie masz już swojego Coś, coś we mnie pękło, pękło. Coś we mnie pękło. Jakoś za dużo... Za dużo piłki nożnej było w, moim, w mojej relacji z ojcem, oczywiście śledzę nadal, tak? I kibicuję i tak dalej. Natomiast też środowisko właścicielskie, legi też mi jakoś tam nie do końca leży. Piłka stała się I mocnym biznesem już. Nie tylko to jest. Szczególnie sport. Nie czuję się tam jakoś. Jak u siebie. Mimo że nie powinienem w ogóle tak myśleć. Natomiast. Jakoś tak, nie wiem. Domyślam się o co chodzi. Dziwnie, dziwnie, dziwnie. Ile miałeś lat, kiedy twój tata zaszczepił w tobie miłość do legionistów, do Legii Warszawy? O Jezus, ja nie pamiętam dokładnie ile, ale ja byłem takim. Myślę, że nie wyższym od tego stołu. <grym> czyli jeszcze generalnie nie rozumiałeś, co, co, co się dzieje na boisku? No nie, 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 już latałem po wiesz, pokrytej. Wtedy tak zwana kryta, mm -hmm. czyli trybuna naprzeciwko Żylety, wtedy. Teraz Żyleta jest zupełnie gdzie indziej, natomiast wtedy była naprzeciwko Krytej, bo ten stadion miał zupełnie inną konstrukcję. No i latałem tam by. i pytałem, dlaczego piłkarze podnoszą buty, żeby sędzia sprawdził. Myślałem, że pytałem ojca, czy to dlatego, że ten piłkarz wszedł w kupę może? Naprawdę. Mój ojciec mówił, nie no, że sprawdza korki, i tam, wkręty czy nie wkręty. Czy tam. A, no nie czaiłem za bardzo. No do spalonego trzeba było jeszcze dorosnąć. Ale Ojciec. tak dorastałeś z Lego Warszawa, aż miałeś 17 lat i wygrałeś 5 tysięcy w konkursie <noise> na strzał z połowy. No tak, było tak. Co zrobiłeś z tymi pieniędzmi wtedy, bo 5 tysięcy A, wiem, w wieku 17 pamiętam, kupiłem lat. A deskę. Noś, snowboardował? Tak, tak. Ja byłem totalnym frikiem do momentu, kiedy nie rozwaliłem sobie kolana. Właśnie ten pierwszego. temat też później chciałem poruszyć, pytając bardzo... Bardzo potocznie coś ty nawywijał na tym snowboardzie, że tak zepsułeś sobie kolana. Słuchaj, no w momencie kiedy wiesz, stok to jest za mało i szukasz wrażeń, poza stokiem. Co masz na myśli? No wiesz, no, freeride, free okay. tak. puch, skały, drzewa, dzikość, wolność. <laughs> No to się totalna przygoda to płaci właśnie takimi rzeczami jak zepsute kolanko. Odbiło się to później na twoją przygodę z piłką nożną, bo później... Nie, to było wcześniej. Piłka nożna była wcześniej. Z wcześniej. piłką nożną okay. miał jakby inny kontekst. Też zdrowotny, ale inny. Myślałem, że przez kontuzję na, na snowboardzie właśnie nie, nie, wykluczyło nie. cię to z grania w piłkę. Nie, z grania w piłkę mnie wykluczyły kontuzje, można powiedzieć, i problemy laryngologiczne. Bo praktycznie Obecne w tym momencie, tak, w momencie kiedy ja ten rozwój powinien być największy, no to ja co chwila angina, zapalenie uszu, angina, zapalenie uszu, angina, zapalenie uszu. No i z I czasu już nie cofniesz. Kilka operacji, tak. Najpierw migdały, małżowiny, potem przegroda nosowa i tak dalej, i tak dalej. No i w tym czasie, kiedy ten rozwój powinien być największy, no to ja trochę też zajadałem ten stres i tak się trochę roztyłem też. I no i już ten mój sportowy rozwój tak, wiesz, trochę kulał. Mhm, mam jeszcze zapisane takie dwa bardzo ciekawe wydarzenia z życia ciebie jako legionisty, a mianowicie jedno, jak balowałeś z piłkarzami po zdobyciu któregoś Mistrzostwa Polski na... Robiłem to. Na, na, na autobusie... Mistrzowskim, tak. Tak, to tak. za czasów jeszcze... Yy, Jak tak. wspominasz w ogóle ten, ten, ten moment, ten czas? Super, super. Nie do super, super, wiesz. Że... Ja się, wiesz, że mogę tam być i, i celebrować to, nie? To też jest fajne, że wiesz, jakby. Często tak jest, że ja na przykład nie wiem, oglądam piłkarzy i podziwiam piłkarzy za ich umiejętności, za. Wyniki i tak dalej. A ci piłkarze oglądają mnie i mnie podziwiają za umiejętności, za nie, talent, za filmy, które oglądają ze mną. I to jakoś się spotykamy na, na takim wiesz, poziomie wzajemnego szacunku i podziwu. No i ja ich zapraszam, nie wiem, na premierę filmu. Oni mnie zapraszają właśnie na, na autobus mistrzowski, tak. No i to jest no, super, że. Udało mi się w życiu, wiesz, jakby dojść do takiego momentu, że mogłem sobie na przykład właśnie z piłkarzami legii, e, pojechać busem po o Warszawie i świętować mistrza Polski. Kolejne pytanie jest podchwytliwe, a mianowicie, co sądzisz o obecnym selekcjonerze reprezentacji Polski, Michała? Ja, ja bardzo lubię Michała, znamy się osobiście też. I Bo wiem, się... że zabawna anegdotka się z tym wiąże. Nie, nie wiem, czy ci na, na, na nią... Y... Chodzi ci o... Bo tam był taki post, Krzysiek Stanowski wrzucił post. Jakiś czas temu. Tak, ze mną i z... miałem Probierzem, jak gramy u Krzyska Stanowskiego na ogrodzie w piłkę. I z jego synem i tak dalej. A to ja mam inną anegdotę, A. jak siedziałem z Tarkiem Malarzem na trybunach. A, o, fakt, tak, tak. No fakt, to wtedy do... był. Tak, dokładnie, był fakt, no, był fakt, tak. No ja widzisz, no, jak... Dzisiaj można się z tego śmiać. Tak, no jak... Ja byłem bardzo gorącym kibicem. W sensie takim bardzo gorącym. A nawiązując tutaj, żeby kibice, nasz widzowie i kibice wiedzieli, o czym mówimy, jest chyba takie zdjęcie albo też jakiś post, który pokazuje, jak Sebastian wystawia... Chyb... Środkowy, Środkowy palec. palec. Do Michała Probierza po tym, jak chyba Krakowi nie uznali bramki. Na tak, meczu. Może, może mogło tak na być. Legii War na Legii pamiętam, Warszawa. Pamiętam, że wyskoczyłem coś do, do Michała i coś tam z, z poziomu trybuny, coś do niego krzyczałem. On się na mnie spojrzał. Chwilę chyba wyczaił, że to ja, i wiesz, jakby nie wiedział, co ma z tym zrobić, więc się odwrócił. Ale potem myśmy o tym rozmawiali. Ja bym powiedziałem, że mu naubliżałem i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle na tym wiesz, jakby i potem, jak myśmy już. No bo teraz mamy kontakt. I, I ostatnio z nim pisałem właśnie przed meczami. E, też sam mi, Michał czasem wysyłał jakiś właśnie, że ogląda film na przykład. Mhm. Jak pokochałem Gangstera mhm. wysłał mi tam zajebista rola czy coś. No ale tak zaczęło się od. Ale widać, od że awanturki. kochałeś atmosferę trybun, co? No tak, wiesz tak. No. Tylko, że mnie to trochę też spalało. Nie? W sensie, że to były tak skrajne emocje często, wiesz, że ja tak to przeżywałem. Wiesz, że ja zależy jak się kibica od tego. Rydoli, jak karnego strzelał przeciwko Lechowi. Nie pamiętam już, w którym meczu albo nie przeciw Lechowi, natomiast ten karny decydował tak, chyba przeciw Lechowi niemal o Mistrzostwie Polski. Nie? No i ja w ogóle, wiesz, jakby odwróciłem się w ogóle, klęknąłem na schodach, wiesz, jak Totalny fanatyk. i I on, nie, nie byłem w stanie na to patrzeć, nie? W sensie, że po prostu jak tylko usłyszałem Brzastek. radość, no to wiesz. Że... kamień z Więc to było bardzo, bardzo dla mnie wiesz, takie no, emocjonalne przeżycie, w ogóle bycie kibicem. I myślę, że też jakby dlatego, że mi to tak dużo kosztowało, to też jakoś tak trochę ostatnimi czasy się od tego odsunąłem, bo. Ale myślę że głównie z powodu daty, nie? Że że jednak że codziennie chyba pisaliśmy jakieś sms odnośnie Legi, że coś tam, jakiś artykuł, coś na Twitterze, ktoś coś napis, coś. że cały czas, nie. No i, ten... I potem wraz z jego śmiercią jakoś tak trud, trudniej było do tego. Wrócić. Rozumiem, rozumiem doskonale Twoje, twoje emocje z tym, z tym związane. Na momencik chciałem przerwać nasz wątek, ponieważ mam do Ciebie 10 króciutkich. Myślałem, że Wodzianka pytań. wejdzie. A chcesz? Nie. <laughs> 10 króciutkich pytań, mm, takich luźnych. Proszę. Pierwsze pytanie: show biznes internetowy czy telewizyjny? Żaden. Czy przyjaźń damsko-męska istnieje, twoim zdaniem? Ja nie uświadczyłem, ale myślę, że może, tak. Mhm. Komu w życiu najmocniej ufasz? Mm, mamie. Gdybyś mógł przeżyć, przeżyć coś raz jeszcze, co by to było? Jakieś wydarzenie no. z życia. Narodziny syna. Mhm. Możesz być przykładem dla dzieci? Myślę, że nie bez skazy, ale tak. Jaką miałeś ksywkę w dzieciństwie? Fabian. Głównie. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? I gruby. gruby. Bo byłem gruby. A nie widać. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na gadżety. Od czego jesteś uzależniony? Od niepokoju. Najlepszy sposób na podryw, Twoim zdaniem to? Nie wiem, stary, nie znam. Być mną chyba. <laughs> I teraz, jak brzmiało Twoje ostatnie kłamstwo? Właśnie tak. Do domyślam się, domyślam się. Sebastianie, musimy na koniec przejść do bardzo płynnego, szybkiego typowania karty walk. Mhm. Wiemy, że jest dużo zmian, bo jesteśmy już po konferencji, przed, ale po. Mhm. I zapytam cię po kolei, domyślam się, że pewnie na nie wszystkie walki będzie znał odpowiedź, kto może twoim zdaniem zwyciężyć, ale pierwsza walka Zadyma kontra Marcin Wrzosek, jakbyś typował to starcie. Marcin Wrzosek. Mhm. Drugie dziewczyny z GOATS, nie wiem czy kojarzysz nie wiem, nie Iga i Malinowska, Malinowska, to przechodzimy dalej. Tutaj Maślana miał walczyć z Natanem Marconiem, ale... Zawalczy z Gregiem, który z kolei miał walczyć z Polakiem, a Natan Marcoń zawalczy z Adrianem Polakiem. Taka mała o. wymiana rywali. Ciekawe. I jak patrzysz na walkę Natana Marcoń z Adrianem Polakiem? No ciekawe. No. Wydaje mi się, że sportowo to chyba Polak. Mhm. A Greg i Maślana jakkolwiek możesz typować, nie znając jednego i drugiego, bo obaj są debiutantami? Bez sensu, żem to robił. Mhm. Druga walka dziewczyn Liza kontra Nafcia. Nie wiem, nie znam obu. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj bardzo sportowy pojedynek Dominik Zadora i Michał Pasternak. Sportowa walka w boksie w moich rękawicach. Chyba Zadora. Jasne, idziemy dalej. Dis kontra uwielbiony Darolew. <grym> Przeciwko czy myślę, razem że, z lwem? Myślę, że Dis, mhm. chyba. Mhm. Mm Koro, freestyleowiec kontra znany w świecie freaków Amadeusz Ferrari. Hmm. Myślę, że Koro może sprawić niespodziankę. To jest bardzo ciekawe. Dużo ludzi yy, tak, tak uważa. Były polski Wiesz, pretendent. Zresztą oni się biją chyba w boksie. Nie. Koro i Ferrari walczą w MMA. Nie, nie. Zmi zmieniają. A, okej, okay. dobrze. To tego. Więc tutaj, jakby walczyli w MMA, to, to wydaje mi się, że dużo, dużo więcej, e, dużo większe szanse miałby Koro. A z racji tego, że biją się w boksie, to może być różnie. Ale jestem, jestem skłonny uwierzyć w niespodziankę, którą może sprawić Koro. Mhm, czyli kolejna zmiana w karcie walk. E, tutaj w kolejnym pojedynku m, Maciek Sulęcki, czyli były polski pretendent do pasa Mistrza Świata kontra Norman Park. Walczący kien gdzieś w KZ. Sulecki. Tak? box małe rękawice i K1? No, myślę, że tak. Dobrze. I Piotr kontra kontrabandura, ale również boks w małych rękawicach. Tutaj waga ciężka, więc ktoś może głośno upaść. Hmm, chyba bandura. Dobrze. I najciekawszy temat, ale tego już nie będziemy typować, czyli dla mnie absurdalny w ogóle. Sebastian Fabiański i Tomek Olejnik kontra Sylwester Wardenga i Wojtek Gola. No so i tak to jest. Jak ktoś, kto się zgodził na walkę, zaczyna potem się zastanawiać, czy to był dobry pomysł. I nie chce zrezygnować. I ty nie jesteś tą osobą. I nie, i szuka rozwiązania, jak tu. Wybrnąć z tego. Bo jak dla mnie to wiesz, to myślę, że Sylwester Wladęga się liczy z tym, jakby się potoczyła nasza walka, gdybyśmy się spotkali jeden na jeden w klatce. I tutaj, drodzy kochani, musimy zostawić znak zapytania, ponieważ to już w sobotę. 9 grudnia w Atlas Arenie. No, dla mnie ab abstrakcyjne zestawienie i przyznam, że. Freak fight, esencja Freak Tak, fight. przyznam, że to jest esencja Freak fightów. Bardzo Ci dziękuję za tą szczerą, mam nadzieję, że dającą do myślenia widzom y, rozmowę. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Drodzy widzowie, jeżeli nie macie konta na betklik, to z kodem Robimy Fame możecie założyć takowe i typować gale Fame reborn oraz inne wydarzenia sportowe wówczas gdy tego kodu użyjecie macie do 200 zł zwrotu zachęcam i dziękuję bardzo